już wkrótce się zacznie. Koniec spekulacji, koniec oczekiwania. Ruszamy z pierwszą kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata. Nie zmieniajcie kanału, niebawem to spotkanie na Lusail Stadium. Szanowni Państwo, zapraszamy na murawę Lusail Stadium. Kibice wypełniają trybuny. Tego meczu nie można przegapić. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zaczynają nam się te Mistrzostwa Świata. Dzisiaj pierwsze mecze grupowe. Szwajcaria zmierzy się z Kamerunem. Witamy, witamy! Komentowanie meczu finałów Mistrzostw Świata to prawdziwy zaszczyt i wyjątkowa przyjemność dla tej atmosfery, która udziela się nawet już teraz, na tym etapie rywalizacji, czyli jeszcze w fazie grupowej. Warto tu być! Oglądamy teraz wyjściowy skład pierwszej z drużyn. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Aboubakar. Akanji. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. No i naciskany nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Świata zawsze jest wiele niewiadomych. Jak Twoim zdaniem potoczy się rywalizacja w tej grupie? Niezależnie od aktualnej formy, Brazylia zawsze uważana jest za faworyta. Ale trudno się dziwić, drużyna z takim potencjałem po prostu ma obowiązek zameldować się w kolejnej rundzie. Vincent Aboubakar. Ciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Może teraz uderzyć. Brawo, rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. Daleko dogrywa w pole karne. To nie była dobra interwencja. Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Ale to była łatwa zawiesinka. Bramkarz interweniuje. Niko Elvedi. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę.
To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. I będzie jeszcze rzut rożny. Rzuca w okolice 11 metra. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. No, takim strzałem to go nie pokona. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Nie daje się przesunąć. Dobrze teraz grają, cierpliwie szukają luki. Zatem strzela. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. I od razu go cisnął. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Jak sądzisz, sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Graniczaka. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? I blok w odpowiednim momencie. Może uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Głęboko w pole karne zagrywa. Będzie powtórka rzutu rożnego. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Zmarnowany rzut rożny. Spokojnie łapie piłkę. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. Uderza teraz. Jest naprawdę daleka. Onana, pełen spokój. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej 2 minuty. To ostatni gwizdek tej odsłony meczu na stadionie Lusail. Piłka w grze. Zaczęli drugą połowę. Walka o pierwsze punkty w fazie grupowej trwa. Shaqiri z piłką przy nodze. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie wyniku meczu.
Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować z zimną krwią. Tak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Choupo-Moting. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Widmer. Ładna piłka w uliczkę. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Czaka. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Rozumiem zamiar, była okazja podwyższyć prowadzenie, ale tym razem niecelnie. Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. Przerwał atak rywali. Shaqiri. Shaqiri! I teraz bramkarz na dużym luzie. Sędzia przyznała korzyść. Gramy dalej. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Toko Ekambi. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Dobrze zablokowany strzał. Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać rzut rożny i może im to dać wyrównanie. Daleko dogrywa w pole karne. Nie ryzykował, posłał piłkę poza boisko. Rywale zaraz zaczną od autu. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Jest za linią obrony, uwaga! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Z rożnego w okolice jedenastki. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Drużyna musiała drżeć o zwycięstwo do ostatniej chwili. W końcu miała tylko jedną bramkę przewagi. Ale ostatecznie to wystarczyło do wygrania.